Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Marek Biernacki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry panie pośle, panie ministrze, bo Marek Biernacki jest byłym szefem MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, byłym ministrem koordynatorem służb specjalnych w różnych rządach na przestrzeni wielu lat to się działo. Dzień dobry. Tak, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wierzy pan w chorobę Władimira Putina? Niektórzy mówią, że to może być przygotowanie jakieś do zmiany gospodarza na Kremlu. Przede wszystkim Władimir Putin wydaje mi się, że już dosyć dawno oderwał się od rzeczywistości, że Zachód nie spojrzał, że w momencie, kiedy wydawał on decyzje i rozkazy na egzekucję Litwinienki, na próbę otrucia Nawalnego, na skrajplów, prawda, w Londynie, że już wtedy coś złego działo się z przywódcą rosyjskim. Bo wyobraźcie sobie państwo, wielki imperator, wielkie mocarstwo, a jego denerwuje mały Litwinienko i on wydaje osobiście rozkaz. Jeszcze te służby robią to bardzo w sposób nieudolny, tak, że słynny Belikant, na przykład wszystkich tych agentów, którzy dokonywali zamachów na Mierzu. A Belikant to jest organizacja non-profit działająca poza służbami. Być może wspierana, być może nie, ale potrafiła to zrobić. Dlatego też uważam, że zachowanie Putina wskazuje też na to, że może być chory, że czuje, że zbliża się, no już ma też swoje lata, jego koniec i chciał na końcu odbudować, zakończyć taką puentę, zbudować wielką Rosję. Żeby był takim carem, który oddaje większą Rosję niż... Tak jest, dużo większą, tak? Dużo większą, bo to pamiętam, jak się konflikt zaczynał, to już Kazachstan wydawałoby się, że zostanie odzyskany, wydawałoby się, że Białoruś będzie mówi się odzyskana. Teraz też, że może referendum na Białorusi to jest jedna z opcji, ale bardziej mi chodzi o ewentualną grę służb i wykorzystanie ewentualnej słabości Putina do wstawienia kogoś innego na jego stanowisko, do tym samym gdzieś pokazania, mimo że Rosja będzie w zasadzie taka sama, że jest inna, odświeżona i może wrócić do relacji biznesowych, energetycznych i tak dalej. Czy gdzieś ta choroba, te informacje nie wpisują się, nie uprawdopodobniają takiego scenariusza? Tak, bardzo prawdopodobnie ten scenariusz. Przyjrzeć uwagę, że z każdym dniem Rosja traci rynki, ponieważ inne gospodarki światowe, wielkie gospodarki potrafią szukać alternatywnych źródeł energii i surowców. Drugi element. No Polska i węgiel. Tak, mieliśmy całkiem spore dostawy. Trzeba znaleźć nawet teraz, z Donbasu czy to wielkie. W Australii, czy w RPA, tak, czy w Kolumbii. Tak, i szukamy, znajdziemy i tak to będzie wyglądało. Niech pan zwróci uwagę, że Finlandia i Szwecja tak samo chcą przystąpić do NATO. I bardzo znamienne są słowa prezydenta Finlandii do Putina. Na to warto zwrócić uwagę, bo to była osoba, która miała dobre relacje z Putinem. Nawet mówiła się o tej stopie przyjacielskiej. I jak Putin zaatakował, dlaczego Finlandia chce wstąpić do NATO, to prezydent dosyć bezceremonialnie Finlandii odpowiedział: spójrz w lustro. Finlandia nagle się przeraziła, że w momencie kryzysu, mimo że była tyle lat neutralna, to rosyjska polityka stała się tak nieprzewidywalna, że mogą zostać zaatakowani. Szwedzi przestraszyli się o Gotlandię. Szwedzi od czasów wojny północnej, a później trochę napoleońskiej, przez 200 lat szczycili się tym, że są państwem neutralnym. Oni zarabiali na neutralności. Dobrobyt ich tkwi w neutralności. I nagle oni jak najszybciej chcą wejść do NATO. No to znaczy, że ta polityka, że Rosja stała się państwem nieprzewidywalnym. Kryzys, który będzie narastał, bo będzie musiał narastać w Rosji, może spowodować, że Rosja może nadal szukać jako to mocarstwo jądrowe, atomowe, gdzieś indziej swojej próby ekspansji i konfliktów. Wiadomo, że na Ukrainie ponieśli przeogromne straty. Ta armia, ale jeszcze nie porażka. Jeszcze nie, ale... Może nie klęskę, bo porażek tam było wiele, ale klęski niestety jeszcze... I powtarzam tak mantra. Była analizy, wszystkie analizy służb światowych wskazywały, że konflikt potrwa 75 godzin. Że tyle Rosjanie będą potrzebowali. Mi się wierzyć nie chciało, ponieważ znam trochę Ukraińców, Ukrainy i wiem, jaki jest u nich duch i wiem, że są bardzo zdeterminowani. Ale zakładam też, że będzie to wojna miejska albo partyzancka. Ale nikt się nie spodziewał, że ten konflikt będzie trwał tyle dni i więcej, on się skupił już tylko praktycznie na Donbasie.
Jest bombardowana cała Ukraina, ale konflikt jest na Donbasie i to jest takie zaskakujące. Ale panie ministrze, jeżeli chodzi o rosyjską agresję na Ukrainę, no w ostatnim czasie miały miejsce bardzo znaczące dostawy sprzętu z Zachodu, tak ze Stanów Zjednoczonych. Wiemy też, że ukraińscy żołnierze są szkoleni w krajach na to, żeby część tego sprzętu dopiero nauczyli się obsługiwać. Czy tu można się spodziewać dopiero w perspektywie tygodni, miesięcy jakiegoś właściwego, efektywnego spożytkowania tych dostaw broni? Czy w grę wchodzi jakaś rozstrzygająca, być może nawet ofensywa Ukrainy? Panie doktorze, zwrócił pan na bardzo ciekawą właśnie sprawę uwagi, bo niech pan, proszę państwa, musi się zobaczyć. Na początku był to sprzęt jakości z Europy Wschodniej. Ten stary, no taki, żeby był kompatybilny z tym, tak, co żeby ma Ukraina. Teraz państwa dają technologie wysublimowane. Czyli raz, że zakładają, że Ukraina może odnieść sukces. Dwa, brutalnie to trzeba powiedzieć, to stał się też pewien marketingowy, przepraszam za to określenie, ale wojna wystawa, na Ukrainie, wystawa broni, skuteczności broni. Bajaktary pierwsze pokazały. No polski sprzęt też. Teraz też, polskie pioruny czy karabinki. Drony, tak jest, grot, tak jest. Też są mocno eksponowane. Niemcy swoje haubice, każdy rozumiem, po kolei. To też nie dzieje się przypadkiem, co w mediach społecznościowych ukraińska armia, jaki sprzęt na przykład pokazuje. Tak, to i niech proszę zwrócić uwagę, że sprzęt rosyjski, gdzie Rosjanie byli wielkim eksporterem tego sprzętu, no nie sprawdza się, te czołgi się rozsypują. Więcej, tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że w Rosji istnieje tak wielka korupcja. Bo co jest przyczyną słabości Rosji? Przeogromna korupcja. Te wielkie pieniądze, które szły na armię, bo szły, były rozkradane. One do żołnierza zwykłego nie trafiały. Nie trafiały w sprzęcie, nie trafiały w wyposażeniu. To samo było na Ukrainie. Za to w górę szły raporty o znakomitej sytuacji. To samo było na Ukrainie. I mogę powiedzieć taki przykład, że jak byłem w Kijowie, w 15 albo 14 roku i pokazano mi wtedy ten pałac Janukowicza. Przepiękny, wielki pałac, no, miliard, w sensie miliony. I się pytam ich, no Janukowicza swoje pieniądze to zbudował? O nie, z budżetu MON-u. Czyli inaczej, Janukowicz, jeżeli to brał z wojska i wtedy Ukraińcy ponieśli klęskę. Pamiętamy, na Krymie, w Donbasie, później dopiero odbudowywali swoje siły. Jeżeli on to robił, to skąd brał przykład? Z Rosji. Te jachty, które z Rosji, są z Rosji, właśnie, mrożone, jak rozumiem, na Zachodzie. Tak jest. I ta korupcja była przeogromna. Nam się, aż wierzyć nie chcę, ale ta korupcja była tak przeogromna, że się nagle okazało, że jest to więcej propagandy. Można się zapytać, co nasze służby wszystkie. Ona wisi w powietrzu, ta ukraińska ofensywa, i może być rozstrzygająca? Czy jednak to jest wiele miesięcy z trudnym do przewidzenia? Na pewno, tak jak analitycy szacują, to może trwać wszystko, na pewno do sierpnia może ten konflikt potrwać. Tak jak podkreślam, trwanie konfliktu, przedłużanie jego, nie jest na rękę przede wszystkim Rosji. Rosja powinna po zdobyciu Mariupola już przedtem, powinna dawno zakończyć ten konflikt, ponieważ przedłużanie go to jest tylko narażanie ich Rosji na straty i podważanie ich autorytetu. Więcej, w Rosji, musimy pamiętać, prawie każdy Rosjanin ma kogoś znajomego na Ukrainie. Te narody były mocno też wymieszane. Więc ta informacja, co tam naprawdę się dzieje, zaczyna docierać. A jak dotrze i uderzy mocno do Moskwy czy do Petersburga, prawda, no to może się nagle dojść do czegoś więcej. No plus wracające ciała z frontu, to też tak, robi tutaj pewnie na społeczeństwo. No tak, tak, tak. Wrażenie, jeżeli dzieje się to w takiej skali. Panie ministrze, krążownik Moskwa zatopiony, prawda? To też było takie spektakularne wydarzenie. Trochę zmieńmy temat, bo przyjęta przez Sejm niedawno ustawa o obronie ojczyzny ma pozwolić na zwiększenie liczebności armii, ponad dwukrotne finansowania, też modernizację przyspieszoną. Czy to samo powinno się stać z polskimi służbami specjalnymi? Czy tutaj też potrzebujemy jakiejś skokowej po prostu zmiany? Na pewno potrzebujemy głębokiej reorganizacji. To widać, że wszystkie państwa natowskie też przyglądają się swoim służbom, bo nie wszystkie służby sprawdziły się co do analizy sytuacji na wschodzie, mimo że tej technologii wspaniałej, mimo może słabszej agentury, bo się okazało, że jednak stara techniki, czyli agentura jest najlepsza, się okazały, były błędne. Bo ten konflikt pokazał, że Rosjanie raz, że doszło do tego, oprócz służb amerykańskich, które twardo mówi, że będzie konflikt, będzie wojna, nie przewidywał tej wojny. Nawet służby ukraińskie, tak się niektóre mówiły, że będzie konflikt, drugie nie. U nas też było to różnie. Mhm. To z jednej strony jest fakt. Z drugiej strony, no, na pewno w służby warto inwestować, bo służby to są, nie są duże pieniądze. To nie jest nowa F któreś.
to praktycznie budżety no tak, w porównaniu są z armią, to tak, to są wiele, a są bardzo efektywne. Skuteczne działanie służb może zapobiec wojnie. Ale panie ministrze, w ostatnim czasie no, wiele informacji jest, tak, wiele jak wiele, ale kilka co najmniej się pojawiło o zatrzymaniu osoby oskarżonej o pracę dla rosyjskiego wywiadu. No to przede wszystkim chodziło o obserwację jakichś obiektów wojskowych. Na przykład no, było też wydalenie kilkudziesięciu dyplomatów. No, w tej sytuacji, kiedy Polska odgrywa tak istotną, no bo odgrywa istotną rolę, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, widać jakąś szczególną aktywność rosyjskich służb też u nas? Czy to, co te zatrzymania chociażby, to, co się dzieje, to pokazuje ich skuteczność? To jest jakiś wierzchołek góry lodowej nad sytuacją? Polskie służby szczególnie nie panują. Na pewno ważne było, na pewno bardzo ważne było to, że przetrzymano ambasadę rosyjską. Bo to połowa personelu. Tak, bo to wiadomo, że osłabiło całkowicie działanie służb rosyjskich. Musiało osłabić, bo w oparciu jednak o te placówki dyplomatyczne szereg działań się prowadzi. I to był ten jeden bardzo ważny i podstawowy element. Ja uważam, że w polskich służbach nie wykorzystuje się potencjału, który mamy. Tych dużo oficerów jest, którzy się świetnie zna na tym, co się dzieje na wschodzie, a nie są wykorzystywani przez służby. A dlaczego nie są wykorzystywani? Myśmy ich nie wykształcili. Bo byli za bardzo istotni dla poprzedniej władzy? To jest w Polsce różne są elementy. Że ta zmiana zawsze musi być za daleko idąca? Chciałbym powiedzieć, że to jest ekumeniczne, panie redaktorze, i to dotyczy wszystkich ekip. Za granicą jest tak, że odchodzi na emeryturę z fachowiec z określonej dziedziny, to on jest podpisuje pewne umowy, nieraz on jest do dyspozycji służb. W Afganistanie nieraz siedzieliśmy, same młodzi, świetni żołnierze ze służb i różnych, i kilku starszych w dżinsach, dżentelmenów, których głos był decydujący później przy rozstrzyganiu. Tak patrzyliśmy, kto to jest. A nie wiem, ale to są ci nasi eksperci emeryci. I oni cieszą się, bo mogą służyć państwu. Dwa, mają przeogromną wiedzę, a my się puenty, tak pozbywamy. Tak. Słucham? Puenty. A my się pozbywamy przy ogromnej wiedzy i wśród wojskowych, których wyszkoliliśmy w Iraku, w Afganistanie, wśród służb tak samo wiedzy, pozbywamy się, co wybory, to robimy czystkę. Absurd. To tylko państwo, nie wiem, jakie na to stać. No to taki na pewno polskie się okazało. Akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Marek Biernacki, poseł PSL Koalicji Polskiej, kiedyś szef MSWiA, koordynator służb specjalnych i minister sprawiedliwości. Dobrego dnia panu ministrowi. Państwu życzę. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.